Na prawo! Chodź! Dzisiaj mija 72 lata od zakończenia najokrutniejszej wojny w dziejach świata. Wojny, która została rozpoczęta 1 września 1939 roku agresją III Rzeszy na Polskę. Zakończyła się 8 maja 1945 roku bezwarunkową kapitulacją Niemiec w Europie. Dla Polski wojna trwała 5 lat. Przez ten okres setki tysięcy Polaków walczyło na lądzie, morzu, w powietrzu, wspólnie z innymi armiami aliantów. O jeden cel – odbudowę swojego wolnego, suwerennego państwa w wolnej Europie. Równocześnie w kraju, okupowanym z dwóch stron, cel ten przyświecał heroicznej walce Polakom oraz strukturom państwa podziemnego. Te przerażające, tragiczne w dziejach naszego kraju oraz całego cywilizowanego świata wydarzenia należą już do przyszłości. Ich pamięć nadal jest żywa we wspomnieniach osób, które ją przeżyły, a nauka od nich płynąca stanowić powinna przestrogę dla współczesnych i przyszłych pokoleń. To czas, w którym oddajemy hołd tym, którzy polegli za naszą wolność. Jest to również dobry moment na naukę patriotyzmu, tego patriotyzmu dobrze rozumianego, bez cech szowinizmu czy nacjonalizmu. Drodzy kombatanci, żołnierze II wojny światowej, dziękuję wam za wolność, którą wywalczyliście dla naszej ojczyzny. Jesteśmy wam bezgranicznie wdzięczni za to, że w najtrudniejszych momentach nie porzuciliście myśli o walce, aż do zwycięskiego końca. Dzięki temu nasze pokolenie, pokolenie naszych dzieci i wnuków, pokolenie naszych czy moich ojców, zna wojnę najczęściej tylko z lekcji historii.